granica to wyimaginowany koncept. Nie obchodzą mnie koncepty, obchodzą mnie ludzie. Wolność dla Palestyny! To chcemy osiągnąć. Okej, czyli jesteście przeciwko Żydom? Nie. Nie? Nie. No Izrael walczy z Palestyną, tak? Ale Izrael to Żydzi? Tak. No nie. No kraj żydowski. No nie, wcale nie. No właśnie, wszyscy tutaj jesteśmy świetnymi, grzecznymi, białymi Europejczykami, a każdy, kto wygląda inaczej, jest zły i jest przestępcą. To jest narracja... Myśli pan, że to jest narracja, która jest przeciwna reżimowi białoruskiemu? Myśli pan, że walczy pan z reżimem białoruskim przez nazywanie wszystkich osób czarnoskórych, które pojawiają się na granicy przestępstwami? Za każdym razem, jak mam zły dzień, w robocie nie idzie, pogoda obrzydliwa, to siadam przed kompem i szukam lewaków. Szukam ich, bo nikt nie potrafi mi tak poprawić humoru jak oni. Oczywiście naród polski dodał pikanterii do tych filmów i stwierdził: a, my jesteśmy tacy odważni, że sprawimy, żeby lewica rządziła Polską. I tutaj już jest mniej śmiesznie, ale przyznajcie, że dodaje to nutkę strachu do naszego życia. Nie jest nudno przynajmniej. Było Halloween, to się przebrałem za lewicowego aktywistę i straszyłem żonę, że jej imigrantów do domu sprowadzę. Tak się wystraszyła, że grozi mi rozwodem. Jesteście na kanale Kto Wygrał, a to kolejna dawka żenady, która ma miejsce w Polsce. Kanał Co Mówią wypuścił sondę uliczną, którą zrobił na kontrmanifestacji 11 listopada. Tak, uwierzycie, że są takie ameby umysłowe, że nawet w tak ważny dzień będą szły z jakimiś tęczowymi flagami? I ja wam powiem, że mnie to kurwa przestało już ruszać. W sumie może dobrze, że się odseparowali od normalnych ludzi i robią sobie prywatne marsze, bo z ich przekonaniami i tak nie wiedzieliby, dlaczego maszerują z biało-czerwoną flagą. Oby im ta separacja wychodziła dużo lepiej w każdej dziedzinie życia. Z jednej strony chłop w sukience uważa, że jest normalny i płacze, że jest dyskryminowany, a z drugiej strony jak jest marsz wszystkich Polaków hetero czy nie hetero, głupich, mądrych, chudych, grubych, kur... Nawet Rudzi byli. Jakby Tusk wiedział, to też by przyszedł. To te fraglesy nie przyjdą na Marsz Polaków, zrobią sobie osobny, taki bardziej pojebany. Może zróbcie sobie osobne osiedla, osobne miejsca pracy, osobne pływalnie i dajcie normalnym ludziom żyć w spokoju, skoro tak bardzo nie tolerujecie normalności. No ale już tam chuj z tym ich marszem i w co się ubierają. Ja wam pokażę, że oni do tego wszystkiego nie myślą. Patrzcie na tego człowieka. Wolność dla Palestyny! To chcemy osiągnąć. Okej, czyli jesteś przeciwko Żydom? Nie. Nie? Nie. No Izrael walczy z Palestyną, tak? Ale Izrael to Żydzi? Tak. No nie. No kraj żydowski. No nie, wcale nie. Tak kurwa, Żydzi mieszkają w Żyrardowie, a w Izraelu bezduszni Izraelici. Wy rozumiecie, że tacy ludzie mają takie samo prawo głosu w wyborach jak ty i ja? Podczas wyborów powinna być waga głosu i testy z wiedzy przed oddaniem głosu. I wtedy ja czy ty, bo skoro tutaj jesteś, to znaczy, że jesteś człowiekiem myślącym i to samodzielnie. No ale wtedy mieliby byśmy szansę na to, żeby głową tego państwa nie był Trzaskowski, czy kurwa inny Sikorski. Bo Sikorskiego poparła Rozenkowa Małgonia, ta od operacji plastycznych, tęczy i rozwodów. No ale wiadomo, że mamy taką dupokrację, że z tego gówna się nigdy nie wygrzebiemy. Przed nami jeszcze 3 lata nierządu. Może chociaż prezydenta sobie ograniemy jakiegoś polskiego, choć zaczynam w to już wątpić. Jednak jeśli myślicie, że takich cudaków jak ta w beretce więcej nie było, to was kurwa muszę zaskoczyć. Bo czym byłaby sonda u lewaków bez Julki w niebieskich włosach? Słuchajcie tego. Ale jeśli pani bez odpowiedniego paszportu dostanie się na przykład do Niemiec, Stanów Zjednoczonych, no to też pani tam pójdzie do aresztu, ponieważ to będzie nielegalne. Są procedury azylowe i w Polsce również mamy prawo azylowe. Nie uważa pani, że prawo jednak i granica to są rzeczy święte i powinno się przestrzegać przede wszystkim prawa? Granica to wyimaginowany koncept. Nie obchodzą mnie koncepty, obchodzą mnie ludzie. Prowadzący też kurwa dobry, podchodzi do niebieskowłosej osoby i od razu sugeruje, że jest kobietą. Stary, weź pytaj o zaimki, bo ja się kurwa sam wystraszyłem, czy cię nie opluję na wejściu. No ale wracając do tego fragmentu, granica to koncept. Ją interesują ludzie. Może ja jestem jakiś chujowy, ale mnie nie interesują obcy ludzie. Ja nie chcę im zapewniać psychologów, nie chcę im dać się za darmo leczyć, nie chcę, żeby tutaj byli. I co tak się kurwa będziemy kłócić? Nikogo nie interesuje, co obchodzi mnie i nikogo nie interesuje, co obchodzi tę kobietę. I czasem mam wrażenie, że one celowo walczą o swobodny dostęp do aborcji, bo najpierw wpuszczą niewyżytych imigrantów chuj wie skąd i chuj wie po co, a później będą chciały się pozbyć problemu. One to robią dla wszystkich kobiet, żeby nie musiały rodzić małych mokebę. Cóż za szczytny cel. Ale słuchajcie dalej. Granica została zaprojektowana po to, żeby kontrolować ludność. I mógłby się a nie dla bezpieczeństwa Polaków właśnie?
żeby nie wpuszczać ludzi, którzy mogą być niebezpieczni? No i właśnie, pan uważa, że najważniejsze jest bezpieczeństwo. Jest bezpieczeństwo Polaków, nas, białych Polaków, najlepiej katolików, najlepiej cispłciowych, najlepiej z klasy średniej, takich, którzy zarabiają dużo, tacy uprzywilejowanych, tacy, którzy są heteroseksualni. No właśnie, wszyscy tutaj jesteśmy świetnymi, grzecznymi, białymi Europejczykami, a każdy, kto wygląda inaczej, jest zły i jest przestępcą. To jest narracja, myśli pan, że to jest narracja, która jest przeciwna reżimowi białoruskiemu? Myśli pan, że walczy pan z reżimem białoruskim przez nazywanie wszystkich osób czarnoskórych, które pojawiają się na granicy przestępstwami? Przestępcami? Tak, ja ich nie nazwałem przestępcami. Mówię, że tam mogą być potencjalni przestępcy. No właśnie, a mogą być tam celowo prowadzić wojnę hybrydową. Potencjalnym sposób, przestępcą może być absolutnie każdy człowiek, który pojawi się gdziekolwiek. Jeśli uważa pan, że większe prawdopodobieństwo jest, że pojawią się przestępcy w momencie, kiedy widzi pan osobę czarnoskórą niż osobę białą, to jest pan po prostu z i tyle. Ja tego nie powiedziałem. To pan sugeruje. Nie, to pani powiedziała, że czarnoskórzy mogą być przestępcami. Nie powiedziałam tego, to pan tu powiedział. Powiedział pan, że mogą być tam potencjalni przestępcy. Tak, dokładnie. A ja mówię, że potencjalni przestępcy są wszędzie, w każdej grupie społecznej. I tyle. I ja wam tak szczerze powiem, że to, co ona pierdoli, ma sens, bo ja chciałbym, aby w Polsce grupą uprzywilejowaną byli Polacy. Nie Mokebe, nie Ukraińcy, nie Rosjanie, a Polacy. Zresztą słusznie zauważyła, bo jak dla mnie, grupa społeczna, która ma dolone w tym kraju i musi tych lewicowych nierobów utrzymywać, to biali heteroseksualni mężczyźni z klasy średniej. Dyskryminacja tej grupy sięga zenitu, czy w sądach rodzinnych, czy gdziekolwiek indziej. Chujowo w tych czasach jest być albo hetero białym chłopem, co mógł sobie pozwolić na kredyt na mieszkanie, żeby jebać kolejne 30 lat i spłacać raty, ale chujowo też w tych czasach jest być białą matką. Na wszystkie inne matki spada lament płacz i lawina pomocy, a bądź białą matką w Polsce. Od razu nazwą cię patuską i beneficjentką 800+. Do czego kurwa doszło, żeby w środku Europy biały człowiek, niezależnie od płci, miał tak przejebane? Dlaczego Polak w Polsce nie może mieć przywilejów? A wracając do tej osobistości z marszu, są przejścia graniczne. Można się tam udać z dokumentami. Ja ale mnie białego hetero mężczyznę z Polski też nie wpuszczą do USA. Nawet wtedy, kiedy Trump lubi Andrzeja Dudę, nie mam prawa jechać sobie od tak z walizą i sobie żyć. I jakoś nie widzę protestujących Polaków, że są dyskryminowani przez USA. Nie widzę, żeby jakaś polska rodzina leżała tam pod granicą i wymuszała wstęp. Nas Polaków to kurwa nawet na bilety lotnicze pod granicę nie stać do chuja. Mam wrażenie, że ci w białoruskim lesie mają więcej pieniędzy niż przeciętny Polak. Ja kurwa, jak słyszę o tych imigrantach, to mnie szlak jasny trafia i krew nagła zalewa. Patrząc na tych wszystkich lewicowych aktywistów, to jestem skłonny zrzucić się im na małe domki na granicy, dać im kawałek pola, niech uprawiają ziemniaki i utrzymują tamtych imigrantów. Dajcie znać, co myślicie. Gdzie według was mieszkają Żydzi? Zostawcie łapkę pod filmem, subskrybujcie i siema!